funkcjonowało. Opę się na wypowiedziach też uczestników projektu, na skazanych. Początki. Miałam dylemat, co uznać jako początek. To znaczy, jest podpisanie porozumienia 26 kwietnia ubiegłego roku pomiędzy Caritasem i Siedlcem, a Zakładem Karnym w Siedlcach. Natomiast, tak szczerze mówiąc, te początki sięgają dużo, dużo wstecz. Chyba nawet od momentu przyjścia na nowego kapelana do Zakładu Karnego w Siedlcach i jego kopalni pomysłów. Bo wydaje mi się, że to ksiądz Mateusz jako pierwszy rzucił pomysł, że można by podziałać z Caritasem kazany, któremu córka urodziła się w trakcie jego pobytu już w zakładzie karnym. I ta córeczka spotyka się z ojcem przy okazji widzeń i imprez rodzinnych. Obserwujemy ją od praktycznie urodzenia, bo pierwszy raz przyjmowała od nas jak niemal 2 tygodnie. I widać, jak ten skazany faktycznie walczy o właściwe relacje z tym dzieckiem. To nie jest łatwa relacja. To dziecko uczy się, ale cały ojciec się uczy dziecka. Na razie tutaj za murami, ale jest bardzo zmotywowany, żeby tą relację utrzymać na właściwym poziomie, jak to było.